Wariant lotaryński, rozdział 9. Bohaterowie i zdrajcy. Wiadomości z Konstantynopola spadły na Polskę pomiędzy 12 a 14 sierpnia roku 1700. Klęska wyprawy, śmierć króla i apostazja jego możliwego następcy to po prostu nie mieściło się w podgolonych głowach szlachty. Niektórzy musieli chyba jednak wiedzieć o tych zdarzeniach wcześniej, zanim spotkała się Rada Królewska. Część magnatów bowiem przybyła do Częstochowy, jak twierdzono, na święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, skąd udano się śpiesznie do nieodległego Wielunia, gdzie 18 augusta powołano Konfederację Wieluńską. Powszechnie rozumiano, że sytuacja jest bezprecedensowa. Oto zaczynało się bezkrólewie z królem uzurpatorem, narzuconym przez obcego pogańskiego władcę, pozostającym zresztą w niewoli, z armią, która dopiero zaczęła się organizować, bez mocnego krajowego kandydata. Trzeci z Sobieskich sam automatycznie wykluczył się przez swoją apostazję. Przede wszystkim jednak w Wieluniu spotkała się partia saska, która przycichła na jakiś czas po wyborze Ludwika Jakuba, ale teraz podniosła głowę. Rej wśród konfederatów wodził nowy biskup krakowski Dąbski, wojewoda trocki Sapieha, Franciszek Lubomirski, pan wielki, właściciel olbrzymiej połaci Podkarpacia, niedawno powołany hetman Polny Rzewuski oraz kilkudziesięciu innych wielmożów, umiejętnie jednanych przez Jakuba Fleminga, mającego wsparcie nie tylko Saksonii, ale również Prus. Nie masz inszego ratunku dla Rzeczpospolitej, jak poddać się pod protekcję elektora saskiego, naprawić błąd elekcji sprzed 3 lat i jego właśnie królem obrać, mówił swoim stronnikom. Czy to wystarczy? Położenie Rzeczpospolitej jest rozpaczliwe i nim konwokacja się zbierze, wróg gotów wejść w nasze granice, wołał hetman Rzewuski. Tedy w ramach Konfederacji należy suplikę wydać i zaproszenie dla Fryderyka Augusta na polski tron wystosować już teraz, co Sejm Konwokacyjny niechybnie potwierdzi, wsparł Fleminga arcybiskup Dąbski. Tak też uczyniono, nie przejmując się interreksem, ani młodym namiestnikiem generalnym, ani też resztą niezorientowanych posłów. Dokument podpisali swymi nazwiskami, tytułami, przydając nazwy ziem i powiatów, które reprezentowali. Pismo wyglądało imponująco. To też Fleming już 21 sierpnia, nie szczędząc koni, zawiózł je elektorowi saskiemu do Drezna. August zdawał się tylko na to czekać. Ponieważ w trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu ustalono, by w przypadku niezbędnej konieczności Sejm w starym składzie mógł się zbierać, wykorzystano ten precedens. Dąbski twierdził, że nie ma możliwości porozumieć się z prymasem, który akurat do Gdańska wyruszył, powrócił więc do roli wiceinterreksa i sam zwołał posłów do Piotrkowa, gdzie, jak wiadomo, granica z cesarstwem jest najbliższa. Przy czym, choć oficjalnie ustalono datę posiedzenia na 5 września, wtajemniczeni mieli się tam stawić 3 dni wcześniej. Fryderyk August też nie zasypywał gruszek w popiele. Już 25 sierpnia wydał rozkaz wymaszerowania swych doborowych jednostek do Wielkopolski, a 3 dni później sam wyruszył w drogę. Nie chcąc nieporozumień z cesarzem, zawiadomił go o swoich planach, a wojsko wysłał drogą nieco okrężną, osobiście zaś podążył najkrótszym traktem na Kraków przez Opole, Wrocław, Racibórz i Pszczynę. Oddziały dowodzone przez Johanna Friedricha von Fleminga, wielkiego łowczego Saksonii, przeszły tymczasem przez Głogów i Kalisz, wszędzie witane przez umyślnych klakierów i przekupionych delegatów. 1 września stanęły pół dnia drogi od Piotrkowa, czyniąc wiele, by obradujący posłowie dowiedzieli się o ich obecności. Następnego dnia Sejm, nie czekając, aż zjadą się wszyscy posłowie, rozpoczął obrady.
podjął becoś Leszczyńskiego, który licząc, że jeszcze ma dość czasu, zajrzał do bliskiej jego sercu Rydzyny, marszałkiem obrano stolnika litewskiego Jerzego Stanisława Sapiehę, a ten twierdząc, że istnieje niezbędne kworum, choć nie było, przynaglany przez arcybiskupa Domskiego, elekcję ją procedować. Po raz pierwszy obrady miały się odbywać nie w Warszawie, ale wytłumaczono to wyjątkowością sytuacji. Nielicznych oponentów zastraszono, innych do głosowania przekonywała obecność wojsk saskich, które w południe oddały salut armatni. Tak czy owak, nim dzień zbiegł, dokonało się. I Dąbski ogłosił wybór Augusta II, Sasa, królem Polski i czym prędzej pchnął umyślnych do nowego monarchy. Kwiat spiskowców zaś ruszył do Krakowa, aby być przy powitaniu nowego władcy i mieć udział przy podziale łupów największy. Leszczyńskiego obrót spraw kompletnie zaskoczył. Właśnie pokazywał swą posiadłość Poniatowskiemu, któremu oprócz Lisowczyków towarzyszyła Fatima i Imć Sawejko, dziwnie tego dnia markotny, kiedy w samo południe zajechał do nich na spienionym koniu pan Orlik wespół z Czarnotą. Wy jeszcze tutaj? Wołał. No właśnie wyruszamy, by dzień przed terminem stawić się na Sejmie. Już po Sejmie! Przerwał mu pan Filip. Sas August królem został obran i wszyscy do Krakowa na koronację jadą. Tu na stół druk z podobizną elektora, jakich wiele rozdano szlachcie, rzucił. I co wy na to? Cisza nagła się uczyniła, tak, że słychać było, jak pan Poniatowski zębami zgrzyta. Będziemy podważać wybór. Zwołamy sejm walny. Nie godzi się przecież, aby podstępem króla nam narzucali. Zaczął gospodarz i urwał, ustępując Orlikowi, który nerwowo rękami wymachiwał. Mości panowie, obawiam się, że kiedy saskie wojsko do kraju już weszło, a elekt do Krakowa pędzi, by do insygniów koronacyjnych się dorwać, parlamentarnymi metodami wiele zrobić się nie da. Nikt mu nie odpowiedział, a Leszczyński przeprosił wszystkich i mówiąc, że musi się do drogi gotować, wyszedł z komnaty. Pozostali rozglądali się bezradnie, nie mogąc jeszcze dojść do siebie. Bo cóż w tej strasznej opresji można było zrobić? Wtem Sawejko warknął, poskoczył i porwawszy nóż, który służył do obierania owoców, z wielkim impetem wbił go w konterfekt Sasa leżący na stole. — Co czynisz, panie Sawejko? — wykrzyknął Czarnota. — Małpa ma rację — powiedziała Fatima. — Kiedy wszystkie sposoby zawiodły, pozostaje tylko droga Brutusa. — Nie, 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 nie ważcie się o tym nawet myśleć! Zawołał Poniatowski. Ponoszenie ręki na majestat, nawet nielegalnie wybrany, kłóci się z całą polską tradycją. Nawet zły król nie popsuje państwa bardziej, niż mogą to zrobić jego obywatele. Tymczasem wrócił Leszczyński. Pogrążony w ponurych myślach, nawet nie zauważył noża wbitego w stół. Zresztą Maria Anna zadbała, aby zasłonić go swoją osobą. Będziesz mi potrzebny, ciołku. Rzekł do Poniatowskiego. Pojedziemy do Krakowa. A moi ludzie? Starczy nam Horst Miller i pan Skurcz, bo na razie udajemy się jeno zorientować w sytuacji. Pozostali wespół z Imć Sawejką niech zażywają wiejskiego wypoczynku. Maria Anna chciała zaprotestować, ale zobaczyła dyskretny znak Orlika i zmilczała. Tedy ostańcie z Bogiem, rzekł ciołek i ścisnąwszy mocno Fatimę dorzucił. Pamiętaj o mnie, kochana. O gadaniu na temat Brutusa zdawało się zapomniał. Nie odjechali nawet z stajania, kiedy Leszczyński nieoczekiwanie zmienił temat, pragnąc mówić o czymś przyjemniejszym. Twoja Fatima robi się z roku na rok piękniejsza. Staram się, by nie zbywało jej na niczym. A nie myślałeś przypadkiem, żeby jakoś wasz związek zalegalizować? Jesteś stanu wolnego, a ona już nie jest niewolnicą przebędowskich. Dzięki mariażowi z panem Wolskim jest wdową po szlachcicu posesjonacie. Uważasz, że mógłbym się z nią ożenić?
Cóż, w życiu taka miłość zdarza się rzadko. Wprawdzie nie ma posagu, ale chyba ci na tym nie zależy. Łatwiej przyjdzie ci odzyskać syna, a i on nie będzie uchodzić za bękarta niewiadomego pochodzenia. Wieści z Piotrkowa dogoniły króla Augusta w Opolu, a ponieważ został wybrany, stwierdził, że nie powinien za nadto się śpieszyć. To ci, którzy go wybrali, polska magnateria i urzędnicy państwowi, winni zabiegać o należytą oprawę koronacji. Dlatego mógł posuwać się dalej z należną majestatowi godnością, robiąc przy okazji to, co lubił najbardziej. To znaczy przyjmować hołdy, oglądać opery, uświetniać swą osobą bale i uwodzić piękne kobiety. Po drodze przyjmował delegacje z Polski i ze Śląska, aby wytworzyć obraz ludzkiego pana i wspaniałego władcy. Szczególnie zależało mu na tym regionie, albowiem w rozgrywkach z Habsburgami pragnął wycyganić choć część owej pięknej krainy, Śląska, który ongiś należał do korony polskiej, ale od paru wieków stanowił cząstkę Czech złączonych z Austrią osobą władzy. Czy możemy się spodziewać wielkiej obstrukcji szlachty przeciwko memu wyborowi? Dopytywał Jakuba Fleminga. Generał tylko się uśmiechnął. Trzeba znać Polaków, najjaśniejszy panie. Oczywiście języki strzępić będą jeszcze okrutnie, ale z czasem ścichną i pogodzą się z rzeczywistością. 8 września dotarli do Raciborza, gdzie na cześć elekta odbyła się wielka feta, a 3 dni później jeszcze większy bal na Zamku Pszczyńskim wyprawił dziedziczny hrabia tej domeny Baltazar Erdman from Promnitz. Wcześniej odbyło się też polowanie, na którym jego królewska mość osobiście ustrzelił wspaniałego żubra pochodzącego z miejscowej hodowli i wpuszczonego do lasu tylko po to, żeby przeprowadzić nań obławę. Można powiedzieć, że majestat specjalizuje się w strzelaniu do krów, żartowali niechętni. Organizacją balu zajął się oczywiście niezastąpiony Fleming i z ogromną radością wśród przybyłych uczestniczek rozpoznał swoją niegdysiejszą niewolnicę, urodziwą Fatimę, dziś jeszcze piękniejszą niż kiedykolwiek. Co ty tu robisz? Zawołał zdumiony. Wyjaśniła, że została niedawno wdową, nie wspominając w jakich okolicznościach, i przybyła na powitanie króla, o którym wujek Przebędowski tyle jej opowiadał, że wręcz marzy, aby go poznać. Być może jest to pragnienie obopólne, uśmiechnął się Fleming. I się nie mylił. August Mocny po powieściach Przebędowskiego miał z dawna chrapkę na piękną Turczynkę, której miniaturę posiadał w swym gabinecie Rycin i rad by dołączył ją do swego bardziej osobistego zestawu trofeów. Ujrzawszy ją w balowym stroju, wpadł w szczery zachwyt. Nawet do głowy mu nie przyszło kojarzyć ją z dzieckiem, które w parkowych ogrodach zgwałcił i wysmagał batem przed laty. Po oficjalnym powitaniu zatańczył z Marią Anną menueta ku zachwytowi wszystkich, po czym szepnął młodej kobiecie, jak ma trafić do jego komnaty. Jestem przyzwoitą niewiastą i mogę przybyć wyłącznie z moją dworką, odpowiedziała. Ależ oczywiście! Na twarzy Sasa pojawił się obleśny uśmiech. Ktoś musi pomóc miłościwej pani w rozbieraniu. Postaram się być miłościwa, szepnęła w duchu. Do sypialni króla przybyła krótko po północy, gdy już 11 września przemieniał się w 12. Towarzyszyła jej francuska Amanda, dziewka nadzwyczaj postawna, acz milcząca. Straż Saska, znająca królewskie obyczaje, przepuściła je bez trudności, poniechawszy nawet osobistej rewizji. Jeden rzut oka wystarczył Marii Annie, by poznała komnatę, o której słyszała w opowieściach Orlika, czerpiącego z zapisków Mazepy. Ten akurat Zamek Pszczyński, tę sypialnię znał jak własną kieszeń, albowiem podczas tułaczki Jana Kazimierza parokrotnie dostarczał tu urodziwe białogłowy, w których tak gustował chutliwy waza. Weszł do środka. Król już je oczekiwał, przyodziany jedynie w wielki purpurowy szlafrok, wśród dziesiątek rozpalonych świec włoską metodą Adjorno. Najwyraźniej nie zależało mu na
przesadnej intymności. Nie mając czasu na ceregiele, rzucił krótko jak do rekruta, nie do damy. Rozdziewaj się. Nieśpiesznie z pomocą Amandy poczęła odpinać zapinki i haftki, rozwiązywać troczki. Prędzej! Zaptał Sas. Gwałtownym ruchem rozerwał poły szlafroka i stanął przed nią ze, zda się, monarszym berłem na trwałe, przyczepionym do podbrzusza. Zadrżała. Przez cały dzień przypuszczała, że będzie to jednak łatwiejsze. I nagle naszła ją myśl, by dać mu możliwość ocalenia. Poniechaj mnie, panie, szepnęła. Zaśmiał się, rozbawiony jej nagłym wstydem i odepchnął Amandę, która stanęła mu na drodze. Nagłym szarpnięciem zdarł z Fatimy resztkę przyodziewku. Gaston! Krzyknęła. Nie musiała powtarzać dwa razy. Gaston, bo on był ową rzekomo Amandą, chwycił szarfę z jej sukni i od tyłu zarzucił ją Augustowi na szyję. Zacisnął. A sam na królewskie plecy wskoczył. A liści August Mocny szybko udowodnił, że jego przydomek nie jest od parady. Szarpnięciem strącił Francuza, tak jak się strąca z karku obrzydliwego pająka, i obrócił się ku Marii Annie, zmierzając ku niej niczym szarżujący bawu. Co to za żarty, turkaweczko? Turkaweczka jednak z fałd gorsetu dobyła już sztylet i wyciągnęła go przed siebie, także Sas sam się na niego nadział. Mierzyła w serce, ale chyba nie trafiła. August skrzywił się tylko i zaklął po niemiecku. Zabiję cię, dziwko! Jednak już Gaston Dupré pozbierał się z posadzki i chwyciwszy świecznik w koronowany łeb, począł z furią walić. Wetyn, choć własną krwią cały oblany i na wpół ślepy, nie rezygnował z walki, mimo że Fatima jęła sztyletem zadawać mu kolejne ciosy. Podczas walki nie zauważyli nawet, jak mnóstwo świec poprzewracało się, zajęły się zasłony baldachimu przy łożu i kotary w oknie. Jeszcze chwila, a płomienie przeskoczyły na rasy. Uciekajmy! Rzucił Francuz, chwytając Fatimę za ramię. Pociągnął ją ku wielkiej szafie gdańskiej i przekręcił rzeźby Amora na framudze, poruszając drzwi z tyłu mebla ukryte. Wypadli na schody, nie zastanawiając się nawet, czy monarcha żyje, czy dopiero ogień dokończy za nich dzieła. Tak tajemnym korytarzem dopadli dworskich stajni, gdzie czekał na nich pan Orlik z trójką koni. Płomienie wylewające się pałacowymi oknami dopiero teraz zwróciły uwagę zrywających się z pierwszego snu dworaków. Po dłuższej chwili zabił dzwon. A liści nikt ich nie zatrzymał. Koniuszy był wcześniej przekupiony, a strażnicy napojeni odpowiednio zaprawionym winem. Pożar doszczętnie strawił całe skrzydło zamku, a odnalezione zwłoki monarchy były w takim stanie, że nikt nie mógł dopatrzyć się zbrodni. Niejasne było tylko, co stało się z kobietami, które wcześniej tej nocy złożyły wizytę monarsze. Nie udało się ich odszukać. Spłonęły? Czy może wyskoczyły oknem? Jedyny człowiek, który mógł coś podejrzewać, pan Fleming, miał zupełnie coś innego na głowie. Śpiesznie pognał do Drezna zaopiekować się 3-letnim Fryderykiem Augustem, który zgoła nieoczekiwanie stał się sierotą i spadkobiercą tronu Saksonii, a może i Polski. A poza tym, gdyby się wydało, że to on wprowadził Fatimę na bal, swoją drogą tylko Altotas mógł stwierdzić, jak wielkim paradoksem było, że jeśli jakiś król polski w woli historii miał zginąć wskutek pożaru, to tym razem padło na Sasa, nie sędziwego Leszczyńskiego. Ciąg dalszy nastąpi.